Dzień dobry widzowie, witam się z Wami wszystkim bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę nam pada deszcz. Właśnie wybrałam się z Igorem do takiej miejscowości po kwiaty. Tam są szklarnie, wiecie, mają tych kwiatów furę. Zaraz zobaczymy, jakie mają ceny tych kwiatów i coś tam sobie kupimy na działkę, na ogród. Kto jest ciekawy, zapraszam do oglądania. Tak jak Wam mówiłam, jadę z moim... Co? Przywitaj się z widzami. Co? Przywitaj się z widzami. Cześć. Cześć. Jadę z moim Igorem i tak sobie myślę, już właśnie z mamą rozmawiałam, że może być w tym roku nieco drożej, no bo to wszystko jest co nieco drożej. W tamtym roku surfinie w dużych donicach, takie wiecie jakie, do podwieszenia pod dachem na przykład, kosztowały 30 zł. Stawiam, że teraz będą kosztowały 40, ale nie jestem pewna. Pokażę Wam, co mają, jakie kwiaty mają. Ja poluję na czerwone pelargonie, bo one są bardzo wdzięczne na ogrodzie. Nawet podczas burzy nie uszkadzają się za nadto, wiecie, są odporne na wiatr, nie łamią się, nie są takie jarkie, na przykład jak lody, nie wiem jak to się u Was nazywa, ale u nas lody, takie jarkie kwiatki, zawsze bardzo ładnie kwitną, ale lubią spokój. A na ogrodzie spokoju nie zaznają latem, bo wiadomo, wiatrzyska, deszcze, mogą być rozmaite sprawy się zadziać, więc pelargonia zawsze sprawdza mi się najlepiej. Lubię najbardziej czerwoną, bo niezależnie, nie wiem czy wiecie, ale niezależnie od tego, jaki kolor kupicie, jak będziecie chcieli to przezimować, to następnego roku wszystkie będą czerwone. No więc ja już kupuję czerwone, najbardziej się na trawie czerwień odbija, mi najbardziej się podoba. A surfinie bym chciała podwiesić właśnie przy wejściu do domu, tylko nie wiem jaki kolor. Na pewno jakiś jasny kolor, bo mi się fioletowy nie podoba w ogóle odnośnie fioletowego. To jest najgorszy kolor na świecie dla mnie. W życiu nie miałam nic fioletowego i ostatnio zdałam sobie z tego sprawę, że nie mam nic w domu fioletowego. Ani nic do ubrania fioletowego. Po prostu nienawidzę fioletowego. Może mi kiedyś przejdzie, bo to tak bywa. Moja mama mówi, jak byłam młoda, bardzo nie lubiłam ogórkowej. Teraz lubię. Ja nie lubiłam szczawiowej i nie lubię. Więc zobaczymy, jak będzie z kolorem fioletowym. No, jedziemy. Zaraz Wam pokażę, jakie mają kwiaty, jak zajedziemy. Co wie? Jest tu tyle ludzi, że pan kieruje ruchem na parkingu. Myślałam, że pęknę. Nie wiem, jak będzie z nagraniem, postaram się Wam pokazać. Proszę, przejdę sobie tam po te... Tu są czerwone i takie mają bledsze liście, mamo? A te mają takie ciemniejsze liście. One chyba były odporniejsze, co? Chyba te. Gdzie? Moja mama też bierze czerwone, bo my uważamy, że czerwone najładniej na trawie wyglądają, nie mamo? Białe jak popada, to się robią zaraz takie rude kropki na tych białych kwiatach i takie brudne wyglądają i my nie preferujemy. Czerwony to jest czerwony. Tam jest jeszcze taki ładny koral, ale jak... Też są ładne, nie? Tylko tak jak Ci mówię, jak się je przezimuje, to one i tak na drugi rok czerwone, wszystkie. Chyba czerwony to jest ten pierwotny kolor ich. A ten tutaj taki ładny kwiatek ma od razu z brzega, zobacz, tu. Widzisz? Do mnie bardziej ten kwiat jest ustawiony. No!
No, to są faworyci. Biała surfinia i fioletowa. Odnośnie, że nie lubię fioletowego, ale surfinia jest ładna i będzie wisieć. Pelargonie i takie belinki na stół. Kupiliśmy, jedziemy do domu. Śpieszę i mówię, duże surfinie, te, które widzieliście, nie podrożały, kosztują 25 zł. One co prawda nie są jeszcze takie bardziej rozłożyste, ale mnie to cieszy, dlatego że parę razy podleje się wodą z nawozem i one będą bardzo duże. Więc nie ma co. Bylinki po 8, słyszę, za głośno słuchasz. Aha, takie bylinki tam na stół, wiecie, po 8, w duże donice wzięłam pelargonie. Nie wiem po ile, po 6 chyba były te pelargonie. W każdym razie jest dużo taniej jak w mieście. Warto korzystać z takich właśnie producentów. Zawsze co na miejscu, troszkę taniej. A ja zawsze co roku od nich kupuję. Możecie zauważyć, jak ktoś dłużej ogląda, że ja zawsze tu przyjeżdżam, dlatego że one są bardzo zadbane, że te sadzonki są porządnej jakości, że pięknie rosną i cieszą oko całe lato. Jedziemy do Dino? Słuchawki już, tak? Do Dino jedziemy. Sobie kupiłeś? Do tyłu damy, do bagażnika, Igor. Tu damy. Tu. Na co ja mówię do bagażnika? Na fotele, bo tam mamy kwiaty, nie? Widzicie, ja mam pomocnika. Chłopak wodę nosi. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wsiadasz do tyłu? Nie. Myślałam. Ok. Zakupy zrobione. Bo ja dzisiaj będę miała, wiecie, gości. Do Igora przychodzi chrzestny, nie Igor. Do Igora przychodzi chrzestny, bo nie mógł ostatnio, no więc przyjdzie dzisiaj. Więc musimy jakiś poczęstunek, wiecie, zorganizować. No to zorganizujemy, co tam nie. Ale pachnie tym Snickersem. W całym samochodzie nie chcę. Nie chcę, jeszcze kawy nie piłam. Teraz pojadę do domu, właśnie zrobię sobie kawę. Najlepiej tak, żeby nikt głową nie walił. Nie uderzył? To nie jest możliwe. Bo możemy powiesić na przykład, o tu mam taki fajny, nie? Taki? Tutaj może w lewo, tak? Kurde lewele. A białą na przykład, no nie wiem, białą to tu mi Igor będzie na przykład chodził, to on nie bardzo z białą, nie? A tu nic, albo przywiesimy jedną z tych tu. To tu. Białą? No, na przykład. Na przykład tu? No. Zwykle. Już jest takie letnie powietrze, nie? Mimo, że jest zimno, to już jest takie letnie. Ja tatę zawiozłam o 4 na bazę i wysiedliśmy, tam takie ptastwo śpiewało. No. A ja wczoraj zabiłam pierwszego komara u mnie w pokoju. Tata też zabił komara wczoraj. Patrz, komary siedzą. A ja raczej komarzyce, jak mam być... Tutaj są komary i to jakie wielkie, słuchajcie. Nie będę ich zabijać, bo biała ściana. Tutaj kupiłam, tu mam tą domnicę. Z babcią byliście? No, ciocia była z babcią, bo my w jeden samochód się nie zmieścili, nie? No ja was widziałam na mapie. A ty, spryciarzu! Widziałam właśnie ciocia i ciebie. Tu będzie wisiała. A tu kupiłam takie... Ładnie ten biały tam wygląda. Co? Ładnie ten biały tam wygląda, mówię. Jestem fanką. Nie, jestem fanką. Igor wybrał taki na stół, fioletowy. Ładny. Jeszcze mamy taką jedną bylinkę. Też jest ładny, nawet ładniejszy chyba od tego fioletowego, bo jest taki dziwny, taki specyficzny. Taki fajny. Dopiero u góry ma kwiatki. Dopiero u góry. A to wstawimy, pelargonie wstawimy w te donice, bo one się najładniej prezentują, tylko mam ziemię w garażu i muszę dosypać świeżej ziemi, wiesz?
A ta przyjdzie tutaj, będziemy robić tu, na tym kamieniu, kwiatki. Wiesz? Będziemy robić kwiatki. Na którym kamieniu? Ach, tu. Tak, bo mamy taki biały pas kamienia. Za moich czasów, młodości, to tutaj były tuje. Mało tego, za moich czasów to tutaj nic nie było. Więc ja dożyłam czasów, kiedy tu nic nie... Ej! Nic nie było, potem były te. Jestem stara, znakiem tego. Dobra, ten postawimy tu, na stolik. Gdzie jest moja czerwona lampa? Bo lampa jest. Tata tam... Sławek rządzi domem, ale mama Ewa rządzi tatą. I wszystko jest policzone już. Dobra, a ten kwiatuszek, no nie wiem, tu nie postawię. Tam gdzieś postaw na ten. Później znajdę na niego. O, mamy naprawiony krzyżyk. No wujek nam naprawił, bo wujek to jest taka złota lampka, że on naprawia wszystko. Tam babcia ma jakieś czerwone swoje kwiatki. Tak, ale przed domem w ogóle dostałam. Jeszcze tam doniczki. Doniczki? No. To ja tam nie wchodzę, bo tam są pająki. Co? Nie to, żeby człowiek nie miał. Kwitnie. No. Czereśnia to jest? Wiśnia? Czereśnia musimy spryskać na tym, żeby robaków nie było, wiesz? O. Chcesz? Oh my god, nas. Panie? Ale ty to robisz luź. Bez kwiatków? O, bylinka. I już. Dobrze, będziemy sadzić. Pierwszą surfisię powiesiłam sobie tutaj, tą białą. A tą fioletową sobie powiesiłam tu. No i będzie coraz ładniej, słuchajcie. Te bylinki, jedna postawiona jest tu, a druga tu. No, tutaj mam te donice i muszę wsadzić te pelargonie. Wsadzam dwie w jedną, bo one się tak później rozrosną, że i tak będzie pełna donica. Tymczasem przyjechałam z Igorem. Do AGD RTV, bo on chyba miał urodziny, słuchajcie, zebrał kasiorę i nie może sobie nic kupić, bo nie ma kiedy, bo to były święta i mówię, dobra, to ja pojadę z tobą do miasta, do sportowego, coś tam sobie wybierzesz, idziemy zobaczyć. Chodź, chodź. Dobra, wybierzemy coś i idziemy. Co tam? GTA 5 mam. Zadowolony? Oczywiście. Pojedziemy do sportowego kupić jakiś sprzęt na podwórko? Możemy. Będzie fajnie, bo przecież na grach nigdy nie będziesz długo siedział. Nie? Jak to nie nocami? Jasne. Paragonem to co lepiej. No, otwieraj. Muszę ja się przybliżyć. Kupiliśmy roleczki, nie Igo? Tak. Kupiliśmy rolki. Igor będzie śmigał. Gitara. Zamknąłeś zamykaniem? Tak. Dobra, idziemy po pieczywo, chodź. Dobra. Nie zamknąłeś? No jak? No nie zamknęłeś, zamknąłem. Znaczy zamknąłeś klapę, nie zamknąłeś kluczykiem. No i poszedł w trawę. Uszanuj to, na razie nie umie skręcać. Bo ja już balety zaczynam się uczyć. Balet już masz opanowany nawet. Gdyby ktoś pytał, to rolki z takiej firmy.
na kółeczkach już kauczukowych, cichych, takich. No wszystko, co by mogły mieć, to mają. Jak jest? Fajnie. Fajnie. Ja jadę już na skatepark. Nie, nie możesz jechać na skatepark. Żartuję. Przygotowałam przekąski dla gości, bo zaraz będziemy mieli gości. O czym wam mówiłam? Co ty robisz, Donia? Dotykam tego. Dobra, pokażę wam. Pozycja, której nie może zabraknąć, czyli jajka w majonezie. I różne tam przekąseczki. Sałatka z selera macie na kanale Gotuj z Ewą. Przepyszna z serem, z szynką konserwową. Pod tytułem przepyszna sałatka z selerem. Salami, serek, to co lubimy najbardziej. Do tego będzie podany tort, który widzieliście. I mnóstwo innych ciasteczek, cukiereczków. I co Stryjenka uważa. Jesteśmy w oczekiwaniu na gości. A? Tutaj jest. Tutaj. Nie pokazałam. Ona się teraz bez przerwy uczy, bo ona jest przed maturą. To się uczy bez przerwy. I bez przerwy tylko stoi przy tej kawiarce. I pokazujesz mnie ewidentnie. I stoi przy tej kawiarce i kawy sobie parzy. To Donia się tym zajmuje. No, na razie kończę, bo muszę przygotować jeszcze siebie.